Cześć moi kochani, Awe Jednorożce. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Będzie to króciutki filmik. Już na kanale jest jeden film, który dotyczy czakry podstawy, czyli 5 sposobów na czakrę podstawy. Idziemy dalej tym tropem. Czakra sakralna. Jak sobie z nią poradzić? Pamiętajcie, że czakra sakralna odpowiada za seksualność, za kreatywność, za umiejętność dawania, ale również umiejętność brania. W przyblokowaniu powoduje dolegliwości zdrowotne związane z dołem brzucha, sprawami męskimi, kobiecymi, nerkami i jelitami, pęcherzem. Natomiast w sprawach życiowych może prowokować i powodować brak umiejętności kreowania własnej rzeczywistości, brak umiejętności wejścia w taką energetykę, która stwarza. A jeżeli nie tworzymy, jesteśmy tylko pionkami na pewnej planszy i pewnej szachownicy. Jako ludzie z wolną wolą i duszą, która jest iskierką wszechrzeczy, powinniśmy kreować naszą rzeczywistość. I za tą kreację odpowiada czakra druga. Jej odpowiednikiem kolorystycznym jest kolor pomarańczowy, więc pierwszy sposób na czakrę sakralną, czakrę seksualną, jak się inaczej nazywa, jest użycie koloru pomarańczowego. Ta czakra znajduje się na dole brzucha, więc jeżeli, prosta sprawa, założycie pomarańczowe majtki, będziecie wzmacniani koloroterapią. Sposób pierwszy. Drugi sposób jest sposobem najprzyjemniejszym. Może być wykorzystany w mądry sposób przez osoby będące w związkach. Drugim sposobem jest dobry, udany seks. Pamiętajcie, moje kochane kobiety, jeżeli często boli Was głowa wieczorami i nie macie ochoty na aktywność seksualną, spróbujcie przełamać tą manierę, dlatego że ruch czakry seksualnej powoduje, że mamy więcej chęci do odbywania stosunków, lepiej się rozumiemy z partnerem. I nie mylmy, naprawię sobie czakrę seksualną, jak zacznę uprawiać seks z przygodnymi osobami, dlatego że wtedy w czakrze seksualnej zostaje energetyka jakiejś ilości osób. Każdy tutaj każdemu coś daje, bierze i możemy rozwalić się wręcz energetycznie. Natomiast jeżeli mamy stałego partnera, jeżeli jest więź uczuciowa, a tutaj coś nie domaga, przełamanie się w kwestii seksualnej i totalne otwarcie powoduje lawinę, kulę śnieżną. Uprawiam seks, jest on lepszy. Jak jest lepszy, uprawiam go więcej. Uprawiam go więcej, jest jeszcze lepszy. No pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza, ok? Ale to jest drugi, jeden z przyjemniejszych sposobów na otwarcie czakry seksualnej, na doładowanie jej dobrą energią i działa w dwie strony, tak jak mówiłam, czakra dawania i brania. Trzecim sposobem jest sposób żywieniowy. Jak mówiłam, jest to czakra odpowiedzialna, przypisany jest jej kolor pomarańczowy, więc jedzenie i picie wszystkich rzeczy, które są pomarańczowe, przynosi oczekiwane skutki. Małe pomidoreczki w kolorze pomarańczowym, nie czerwonym, są takie, takie malutkie koktajlówki. Picie soku pomarańczowego. Co my jeszcze mamy pomarańczowe? Sok marchwiowy, pomarańczowy. Także pamiętajcie o żywieniu, które dostarcza nam tej pomarańczowej energii. Kolejną rzeczą, czwartą, jest ruch, taniec i bujanie biodrami. I tutaj, jeżeli nie macie partnera, to z tego najbardziej przyjemnego sposobu, trzeba, nie trzeba, będzie można zrezygnować, stańcie w rozkroku i udawajcie, że macie hula hop w prawo i w lewo i kręcimy bioderkami. Salsa, mamba, cha-cha-cha. Wszystkie te aktywności aktywują czakrę seksualną. Stańcie w rozkroku, ugnijcie nogi, dół, góra, bioderka ruszają się w prawo, w lewo. Zadziała. 5 minut rano, aktywność seksualna. Może Wam się zachce chcieć, nie będzie głowa bolała? Może to też jest dobry sposób. No i oczywiście na koniec sposób piąty, czyli sposób energetyczno-magiczny.
Możecie zrobić pełen rytuał do tego zaklęcia, które wam podam. Ale równie dobrze, jeżeli nie jesteście rytualistami i nie jest to wasza estetyka, nie zajmujecie się magią jako taką, zróbcie to w formie medytacji. Dla tych, którzy robią rytuał, otwieramy krąg, przyzywamy żywioły. Rytuał właściwy, dziękujemy żywiołom, zamykamy krąg. Czyli tutaj podam wam ten środek zaklęciowy. Natomiast osoby, które nie czynią, stają o wschodzie słońca, wyciągają ręce do pomarańczowego, słonecznego koloru i mówią po trzykroć. Odbieram energię czystego wszechświata. W sakralnej czakrze moc energii mej splata. Daję i biorę, to moje wyzwanie. Między mną a Tobą bariera nie stanie. Przyzywam światła pomarańczu odcień, by sakralną czakrę oczyścić i wzmocnić. Moc kreatywności ze świtem przychodzi. Pomysł, bogactwo, miłość bez bólu się rodzi. Umacniam, uziemiam, daję i odbieram. Z mocy własnej działam, energię wyzwalam. Tutaj mogą nastąpić kontrowersje daję i odbieram. Nie na zasadzie daję i odbieram jeden przedmiot, tylko daję jak nadajnik odbieram energię. Jest świt, jest pomarańcz, jest wszechświat, są czakry. Także działajcie z tym magicznym zaklęciem. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Ja nie odpisuję na komentarze, ale zawsze je czytam, bo muszę je zatwierdzić. To jest mój kanał i ja sobie tutaj rządzę, jak mnie ktoś nawraca albo wyzywa. Nie ma takiego komentarza. Jeżeli jest konstruktywna krytyka, zawsze się pojawia komentarz, dlatego że ja się konstruktywnej krytyki nie boję. Nie jestem krową, zdanie mogę zmienić. Zostawiajcie łapki, zostawiajcie komentarze. Jeżeli uważacie ten film za wartościowy, podzielcie się nim z bliskimi, umieśćcie na mediach społecznościowych, niech idzie dalej w świat. To nasza wymiana energetyczna daje wam wiedzę, nie ma nic za darmo, daje wam wiedzę, a odzyskuje w postaci energii, nowych widzów, fajnych przedmiotów, które do mnie przysyłacie, bardzo miłych spotkań na live'ach na żywo. Nie ma nic za darmo, zawsze jest wymiana energetyczna. Dobrze, moi kochani, wykorzystajcie to, zajrzyjcie jeszcze do filmu o czakrze pierwszej i już uaktywniajcie dwie pierwsze. Niech się dzieje, niech dobrobyt idzie, niech miłość i seks w naszym życiu panują w bardzo dobrej formie. Do zobaczenia, żegnam się z wami, buziaki.